Tak jak pewnie zauważyliście, z tyłu mamy nasz namiot Władkowy, nasz grill. Znaczy się, mamy jakieś nasze cudowne spotkanie Władek Team. No i tutaj macie rację, jesteśmy na plaży we Władysławowie podczas próby bicia rekordu Polski w wędkarstwie plażowym. O, tam macie informacje na ten temat, stronę, która zawiera wszystkie niezbędne filmy, jak to się zaczęło i tak dalej. Także możecie sobie pooglądać jako ciekawostkę. A wracając do naszego tematu dzisiejszego filmu, zestaw na flądry. Składa się taki zestaw, no więc taki zestaw, wiecie, jest no dosyć prostym w zrobieniu, takim zestawem końcowym, który no nie przysporzy nam dużo kłopotu. Ciężarki już żeśmy Wam omówili, tu akurat mamy przykład ciężarka, który jest pokryty farbą fluorescencyjną i w nocy czy tam też wieczorem oddaje troszeczkę to światło. Jest dużo różnych pomysłów na to, czy to wabi te ryby, czy nie wabi. Tam macie też informację prawną, bo żeśmy jako klub, Jacek, nasz sekretarz, zwrócił się do odpowiedniego ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie, czy można coś takiego używać, no więc dostaliśmy informację, że można. Także wiecie, działamy na wszystkich możliwych frontach. No dobra, mamy ciężarek. Fajnie, jeżeli tutaj zamontujemy krętlik, bo to się po prostu mniej nam plącze. Zestaw składa się z około metra dwóch, może nie dwóch, ale metra, półtora metra żyłki o przekroju mniej więcej 0,6 mm. I tutaj ta żyłka, czy to będzie 0,5, 0,6, nie ma najmniejszego znaczenia, aczkolwiek lepiej używać 0,6, bo to jest po prostu bezpieczniejsze. Pamiętajmy, że mamy na końcu ciężarek i ten ciężarek czasami ma nawet i 200 gram i przy wyrzuceniu no ta żyłka, no powiedzmy, że gwarantuje nam to, że to się po prostu nam nie urwie. Następnie mamy, o może Wam to tak pokażę, następnie mamy taki zestaw, który można, trop boczny po prostu, który można zamontować na wiele różnych sposobów. Tutaj mamy zestaw naszego kolegi Andrzeja Dechnika. No Andrzej jest nazywany takim dubaczem flonder u nas w Polsce. No w moim odczuciu to jest mistrz po prostu polski, jeżeli chodzi o połów flonder i on się na to naprawdę bardzo dobrze zna. To jest mój w zasadzie mentor, więc ja przekażę Wam troszeczkę informacji, które zasięgnęłem u niego, z czego on mnie nauczył. Mamy taki krętliczek, który zobaczcie, on mamy dwa stopery czarne z jednej strony, z drugiej strony jeden stoper. Można tych stoperów i po jednej i po drugiej stronie dać po dwa, nie ma najmniejszego problemu. Chodzi o to, że będziemy mogli sobie regulować tą odległość od ciężarka do tego przyponu. I teraz zobaczcie, ten przypon nie jest długi, ma 15 około centymetrów, 15 do 20 centymetrów. I tutaj jest jedna też ciekawa ciekawostka, tak? Jeżeli, słuchajcie, jest glada, czyli no po prostu może przypomina stół, to wtedy używamy przypony dłuższe, dlatego, że one po pierwsze, jakbyśmy teraz użyli przypon dłuższy, jest jakieś falowanie, także no te prądy też tam smagają te nasze zestawy na dnie, on by się po prostu poplątał. To jest jedna rzecz, a po drugie, nawet krótki przypon da nam to, że on i tak się będzie, wiecie, poruszał w tej wodzie i to tutaj będzie pozytywnie wpływało na to branie flądry. Jeżeli jest glada, musimy dać dłuższy przypon, ponieważ często ta flądra troszeczkę bawi się z tą przynętą i ona potrzebuje tego czasu troszeczkę, żeby wziąć tą przynętę, potem ją wypluć, potem znowu może odpłynąć delikatnie i za którymś razem po prostu ona się zatnie. Ona będzie taka troszeczkę czuła się bezpieczniej niż przy takim małym troku, gdzie no, to niejako jest dosyć mocno na uwięzi ta nasza przynęta. Jako przynętę mamy tutaj, zobaczcie, tubisika. Opowiemy o nim, o takich tubisikach w innym odcinku Wam. Zobaczcie sobie tam, jeżeli chcecie sobie coś zobaczyć na temat bicia rekordu Polski, ustanawiania rekordu Polski, to możecie sobie tam śmiało zobaczyć. Jest strona, na której to wszystko jest powiedziane, a wracając do tego, tubisik jest przywiązany taśmą, przepraszam, nie taśmą, tylko nitką rozciągliwą, taką no gumką po prostu małą, po to, żeby nie spadł nam. I zobaczcie, jak ładnie jest haczyk ukryty też w tym tubisie. Ten zestaw oczywiście przygotował Andrzej Dechnik.
Dodatkowo jest bardzo lubiana przez Andrzeja, lubiany stoper zielony. On mówi, że ten zielony stoper według niego flądry bardzo lubią. I kulka, która ma właściwości też fluorescencyjne, czyli powiedzmy, że jeżeli no jakaś chmura jest czy coś, no to tam troszeczkę przy tej głębokości, powiedzmy 4 metrów, 5, jest troszeczkę ciemniej, no i to może mieć faktycznie wpływ na to zachowanie flądry. No i zobaczcie, mamy ten jeden przypon. Mniej więcej gdzieś tak po jakichś tam, nie wiem, 60-80 cm mamy drugi przyponik. Drugi przypon w zasadzie identycznej długości. Na drugi przypon możemy użyć na przykład śledzia. Tutaj mamy przykład zastosowania śledzia w podobny sposób jak tubisa, bo nie zawsze mamy dostęp do tubisa. Możemy ze śledzia wyciąć taki cieniutki kawałek podobny bardzo do tubisa. Warto go też zawiązać tą nitką, z tego względu, żeby on nam nie spadał. Wiadomo, że jeżeli taki cieniutki zamontujemy pasek, no to on nam spadnie. Ciekawostką jest też to, tak jak tutaj widać, o, mamy takie różne świecidełka. I teraz tak, flądra ogólnie jest dosyć ciekawską rybą. Jeżeli my ją zainteresujemy czymkolwiek, ona podpłynie, no i już tutaj poczuje, że tutaj jest ta żywa przynęta, tak? To mięsko tak zwane. I tutaj już reszta sprawy jest załatwiona. Najważniejsze jest to, żeby w jakiś sposób pokazać flądrze to, że ta nasza przynęta jest tam, bo ona oczywiście, wiecie, nie widzi na pół kilometra. Dlatego wszystkie możliwe świecidełka, o ile łowimy w dzień, są po prostu po pierwsze dozwolone, a po drugie no można je śmiało używać, bo ta flądra naprawdę no to robi po prostu furorę wśród flonder. Mamy zastosowaną też tutaj kulkę wypornościową. Ona jest styropianowa, zwykła kuleczka, pomalowana tutaj na jakiś tam żarowiasty kolor, który no w jakiś sposób tam na tym dnie morza będzie atrakcyjnie dla tej flądry wyglądać. Ta kulka ma też dodatkowe zadanie, ponieważ ona jest leciutka, jest wypornościowa, ona delikatnie nam tą przynętę podniesie, ale ona nam nie podniesie jej z nad dna. Ona po prostu zmieni całkowitą masę tego końcowego zestawu, czyli tego naszego mięska z tym haczykiem, i dzięki temu prądy będą lepiej po prostu przemieszczać tą naszą przynętę po dnie, a co za tym idzie, no ten nasz ala tubisik, czy cokolwiek tutaj zamontujemy, jeżeli on będzie po prostu smagany tymi prądami gdzieś tam przy tym dnie, będzie po prostu lepiej zauważony przez tą flądrę. No i zestaw kończy się po prostu krętlikiem. Kończy się krętlikiem i tutaj przymocowujemy po prostu ten nasz zestaw końcowy do żyłki strzałowej. No i tam mamy resztę naszego zestawu, czyli wędzisko, kołowrotek. No i to by było chyba na tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, to bardzo ważne. Piszcie w komentarzach, odpowiemy na te wasze pytania, odpowiadamy na bieżąco, także naprawdę warto z nami nawiązać ten kontakt taki. Prosimy też o subskrypcję i lajki. Jeżeli ta seria wam się podoba, jeżeli w ogóle podoba wam się to, co my robimy, dajcie lajka, dajcie łapkę w górę. Dzięki temu też widzimy, że no, to, co robimy, ma po prostu sens. Zapraszam na kolejny odcinek, znowu z plaży we Władysławowie. Będziemy rozmawiać o przyponach do połowu Belony. One się znacząco różnią, dlatego zapowiada się kolejny ciekawy odcinek. Tam można go zobaczyć, także macie komfortową sytuację, nie musicie czekać. Na razie, cześć!